tak wyglądają muffiny przed upieczeniem. Jestem po prostu smakoszką, uwielbiam fajne smaki i one są po prostu przepyszne, naprawdę. Cześć kochani, witam Was serdecznie u mnie na kanale. Pokażę Wam dzisiaj, co jem w ciągu dnia na diecie niskowęglowodanowej, low carb. Postaram się dzisiaj odpowiedzieć również na kilka Waszych pytań, tych najczęściej zadawanych. Ale zanim to zrobię, to przygotujemy śniadanie, bo powiem Wam szczerze, że jestem już strasznie głodna. A na dzisiejsze śniadanie zrobimy oczywiście coś w wersji niskowęglowodanowej, low carb. I będzie to kuchnia hiszpańska. Zrobimy dzisiaj tortille w wersji low carb. To są składniki na tortille: kalafior, cebulka, jajka i przyprawy. Potrzebujemy tylko część kalafiora. Mam tutaj połowę kalafiora. Kalafiora podzieliłam w różyczki. Wrzucam do wrzącej wody. W międzyczasie, jak kalafior się gotuje, podsmażam cebulkę. Dodaję sól i pieprz. Masę jajeczną wylewam na gorącą patelnię i piekę pod przykryciem około 4 minuty do zarumienienia. Tortilla wygląda bosko. Pokroję ją teraz w trójkąty. Taką cudowną pogodę dzisiaj mamy w styczniu. Wykorzystuję każdy moment, żeby posiedzieć w słońcu, bo jest to niezwykle ważne, żeby codziennie przebywać chociaż 10 minut na słońcu, także pilnuję tego. Zabieram się za to przepyszne śniadanie, bo jestem naprawdę strasznie głodna i myślę, że będzie doskonałe. Fantastyczne. Cebulka robi robotę, daje fajny smaczek. Smakuje jak oryginalna, prawdziwa tortilla. Kochani, ja biorę łyk maczy, bo zaparzyłam sobie. I odpowiadam na kilka Waszych pytań, które najczęściej pojawiają się w komentarzach do moich filmów. Jednym z bardzo często pojawiających się pytań jest pytanie, co je moja rodzina, skoro ja jestem na diecie niskowęglowodanowej, to co je moja rodzina? Jak zorganizować posiłki dla reszty domowników? W
tygodniu starsze dzieciaki wstają dosyć wcześnie i śniadanie przygotowują sobie same. Także śniadanie jest naprawdę inwencją twórczą. Bardzo często są to kanapki z chleba bezglutenowego, który piekę na zakwasie. Plus jakieś jajeczka, omleciki i tego typu posiłki. Nie jemy razem. Moja rodzina bardzo często jada takie posiłki, jakie ja spożywam. Dodatkowo dokłada sobie do posiłków trochę węglowodanów w postaci chleba bezglutenowego na zakwasie. Do obiadów, które ja przygotowuję dla siebie i również dla rodziny, dokładają sobie ryż, ziemniaczki, bataty. Także te posiłki niskowęglowodanowe są jak najbardziej dla reszty rodziny. Bardzo często pojawia się również pytanie, jaka jest kaloryczność moich potraw? Czy ja wyliczam kaloryczność potraw? A więc odpowiem na to pytanie, nie wyliczam kaloryczności swoich potraw, jem intuicyjnie, jem do momentu zaspokojenia głodu, jem w oknie żywieniowym, pierwszy posiłek spożywam między godziną 9.30 a 10.00, różnie, w zależności od tego, jak tak naprawdę się ze wszystkim wyrobię, ale staram się jeść jak najpóźniej, do 2 godzin po przebudzeniu, jest to dla mnie bardzo ważne. Kolejny posiłek spożywam po około 4 godzinach, czyli powiedzmy około godziny 14 i ostatni posiłek spożywam najpóźniej o godzinie 18. I to jest moje okno żywieniowe między 9.30 a 18. A co jeśli nie mogę wytrzymać i muszę zjeść kawałek czekolady, którą uwielbiam? Podkreślę, czekolada 99%, między 95% a 100%, taką tylko jadam. I powiem, że się tak przestawiłam na taką bardzo gorzką czekoladę, że były momenty, kiedy próbowałam takiej czekolady z mniejszą zawartością kakao i naprawdę już ta czekolada mi nie smakuje. I jeśli już faktycznie nie mogę i muszę zjeść kawałek czekolady, zjadam ją po posiłku, nie między posiłkami jako przekąskę, tylko przykładowo zjadam śniadanie i po śniadaniu zjadam kostkę czy 2 kostki czekolady. Biorę jeszcze łyka maczy i zabieram się za swoje drugie śniadanie, bo muszę wykorzystać czas, jak Vincent śpi, także to by były te pytania, na które dzisiaj odpowiem. W kolejnych filmikach będę odpowiadała na kolejne pytania. Więc jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu do filmu i postaram się na nie odpowiedzieć. A na śniadanie, na drugie śniadanie przygotuję muffiny na bazie mąki łubinowej, mocno czekoladowe. I to są moje składniki: olej kokosowy, mąka łubinowa, erytrytol, mleczko migdałowe lub kokosowe, borówki, jajka, kakao, soda oczyszczona i gorzka czekolada. Teraz wciskam w muffinki czekoladę. I czas na borówki. Tak wyglądają muffiny przed upieczeniem. Wstawię je teraz do piekarnika. Będę piekła w temperaturze 180 stopni około 15-20 minut. Muffinki są już gotowe. Tak się prezentują.
wyglądają bardzo apetycznie, a ja już zgłodniałam, także zabieram się za moje drugie śniadanie. Jestem już głodna jak wilk, zgłodniałam porządnie. Muffiny wyglądają tak, próbuję, bo już się nie mogę doczekać. Delicia, delicious. Zabieram się pomału za obiadokolację, a będzie dzisiaj wyjątkowo pyszna. Najpierw zrobię surówkę, ponieważ ta surówka lubi troszeczkę przestać. Przechodzi wówczas smakiem, mięknie i jest to jedna z moich ulubionych surówek. Także będzie palce lizać. A surówkę przygotuję z białej kapusty z dodatkiem marchwi, jabłka i pora, skropię cytryną i przyprawię. A surówka będzie dodatkiem do pulpetów z łososia i szpinaku. A oto moje składniki na pulpety. Łosoś, szpinak, ja go wcześniej umyłam i odsączyłam z wody, czosnek, mąka kokosowa plus mąka łubinowa. Ja zmielę łososia w termomiksie, można go oczywiście drobno pokroić, będzie również bardzo dobry, lub zmielić w innym blenderze. Ja będę to robiła w termomiksie, wrzucam do termomiksa czosnek i za chwileczkę pokroję łososia i również go wrzucę do blendera. Na talerz wysypuję trochę mąki kokosowej. I mniej więcej tyle samo mąki łubinowej. I to jest moja obiadokolacja. Pulpety rybne, do tego suróweczka. Myślę, że będzie na pewno pyszne. A panierka wyszła fajna, chrupiąca. Te kotlety są przepyszne. Jestem po prostu smakoszką, uwielbiam fajne smaki i one są po prostu przepyszne, naprawdę. Ale się najadłam. Przepyszny był ten posiłek. W
ptaszki u nas ćwierkają, zbliża się wiosna. Pogoda dzisiaj po prostu była doskonała, 22 stopnie w styczniu, także coś przepięknego. Ja już powoli będę kończyć, bo czas na odpoczynek po jedzeniu, położę się troszeczkę i poleniuchuję. Chociaż będzie to bardziej takie leniuchowanie po ciężkim dniu intensywnym. Mój każdy dzień jest bardzo intensywny ze względu na to, że jestem mamą małego Smyka, który jest w domu. Całe szczęście posiłki mnie nie męczą, nie czuję się po posiłkach zmęczona. Także energię mam na cały dzień, ale dzisiaj już końcówka dnia i robię się zmęczona intensywnością tego dnia. Zachęcam Was do komentowania tego filmu. Piszcie, co chcielibyście ewentualnie jeszcze zobaczyć, jeśli macie jakieś pytania. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, zachęcam do subskrypcji oraz kliknięcia dzwoneczka. Wówczas te treści wyświetlają się na bieżąco, dostajecie powiadomienie o moich nowych treściach. Będę się żegnać, przesyłam Wam moc uścisków, jak zwykle buziaczki. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, pa, pa.